A więc dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z gry z... Już miałem powiedzieć 7 Days to Die. Nie, tym razem Darkest Dungeon 2. Jest z nami ponownie nasza drużyna i dzisiaj ruszamy już do trzeciego regionu. Mniejszym, zostawiając ze sobą dwa poprzednie. Jest z nami oczywiście Damian, Audrey, Dismas oraz Alhazard. I w tym ranie będziemy najprawdopodobniej próbowali pokonać bossa tego wyzwania, także możemy sobie tutaj coś ulepszyć. Zastanawiam się, co by ulepszyć, jak już jakiś kwaśny deszcz, bo kwaśny deszcz jednak całkiem fajny jest. Tego się zaprzeczyć nie da. Natomiast zobaczmy. Piruet. Czy taki taktyczny piruet ulepszyć? Szczerze mówiąc chyba nie. Chyba nie ma co ulepszyć takiego taktycznego piruetu. Natomiast moglibyśmy na przykład taki doskok awanturnika ulepszyć. Bo strzał z bliska jakoś dużego buffu to nie ma, oprócz oczywiście krytyka, natomiast doskok awanturnika już dużo lepszy się staje w tym momencie, także ulepszamy. Jest elegancko, krótko mówiąc. Oprócz tego nasz kołodziej, okej. Tutaj co mamy? Mamy whisky. Czy jest może beczka? Nie, nie ma beczki whisky, natomiast są butelki whisky. Weźmy je oczywiście. Większy talizman ostrości, no taki Dismas, no przydałby mu się taki talizman, więc weźmy. Co prawda pożałuję tego, ale no najwyżej nie pojedziemy do rupieciarza, no nie? Najwyżej do rupieciarza nie pojedziemy, zdarza się. Natomiast teraz osełka, a niech będzie taka osełeczka. A oprócz tego nie wiem, fajkowe źle, chociaż nikt się nie stresuje, ale wy dwaj zapalcie sobie, już nie ma stresu. Teraz co? Zobaczmy, jak tutaj wygląda z relacjami, kto ma najmniej. Ty i Dismas na pewno. Panie Bogu, gdybyście się bardziej lubili, ale nie, bo po co mielibyście się bardziej lubić? Oczywiście, no po co? Na co to, na co komu się lubić, co nie? Na co komu się kurde lubić? Dobra, jakoś tam jeszcze wyszło, ale kurde, dupa jest, dupa, po prostu. Nie, dlatego właśnie nie lubię tej butelki whisky. Oży i ty się jeszcze nie lubicie. Także nie wiem, czy mamy jeszcze cokolwiek? Mamy tylko osełkę. Cholera jasna, ale po prostu nie takt, nie? Ale nie takt. Szansa na wytworzenie uzdrawiających przedmiotów. Beczki z żywnością. Nie wiem, jak miałbym zgromadzić więcej niż 10 jedzenia w ekwipunku, także nie jest to zbytnio przydatne. Natomiast zestaw cyrulika nam się jak najbardziej przyda, więc... Mgła wojny? No tak. Overall, mgła wojny jest lepsze. Pokryte skorupiekami drewno nadmorskich wiosek jest na wskroś przesiąknięte osłoną wodą. I sekretami, oczywiście, że tak. No to już nic nie ma. Nie, nie mam tutaj już nic. Zastanawiam się teraz, czy Dismasowi dać? Czy Alhazredowi ten gad? Myślę, że bardziej się przyda Alhazredowi. No, hojny haust nie jest zbytnio przydatny. Wyliczenie poplamione krwią? Nie. Nie. To, tak jak już mówiłem, to jest troszeczkę underpowered, bo po prostu nie jest to wcale aż tak mocny trinket, jak się wydaje. To jest według mnie słaby trinket, bo bardzo łatwo można stracić bardzo przydatne buffy. To mam na myśli, więc nie bierzemy tego. Jakbyśmy skoczyli wyprawę, to 20 świeczek tylko byśmy dostali, a natomiast my jedziemy dalej. My jedziemy dalej i zobaczmy, co nas tutaj czeka. Podejrzliwość. Okej, to mnie zaskoczyło, bo mieli tylko 9 relacji, ale widzicie, to jest dosłownie to, no nie? To jest dosłownie to. I przy okazji wydaje mi się, że szansa na pozytywne emocje to nie jest to, że jest większa szansa na to, że po prostu im się zwiększą relacje, tylko to jest szansa na to, że po prostu będzie jakaś pozytywna relacja. Tak samo jest z negatywnymi emocjami, więc już wiem, jak to działa. Szacunek! Okej. Mamy kwaśny deszczyk oraz strzał z pistoletu. Czyli tak, mamy kwaśny deszcz oraz karę ulepszone, więc będą oba buffować. Kolejny szacunek! Okej, fajnie! Jest! Artyleria szczeluści! Okej, to są trzy umiejętności, które będziemy używać bardzo często, także bardzo mi się to podoba. Dobra, jedziemy skopać dupy paru przyjemniaczkom. Jak już tu jesteśmy, to możecie od razu zostawić łapetkę w górę. Na dobry początek. I zobaczmy, czy chcemy spróbować pokonać bossa tego wyzwania. O, to jest pytanie. Dismas. Mamy Dismasa, także on z tą ripostą może całkiem dużo zdziałać. Mamy Odrzego. Odrzy też do jednego celu może całkiem wysokie obrażenia zdać. I mamy Damiana. Teoretycznie
Teoretycznie damy sobie radę chyba. Tak coś myślę. Wiecie co? Spróbujmy. Pokonajmy może bossa. Spróbujmy pokonać bossa, żeby było, żeby nie było, co nie? Tylko jeszcze rozdajemy naszym ludziom te wszystkie rzeczy. Grant zarodnikowy idzie do ciebie. Czekajcie. Przymioty bitewne. Ty bierzesz maść, albo może niekoniecznie ty. Ty weź. Co ty weźmiesz? Proszki neutralizujące. Okej. Okay. To jest co? Pył kredowy. Ty masz już leczenie. I jeszcze zostaje Audrey. Audrey sobie weźmie zioła lecznicze, niechaj będzie. No dobra, niech będzie, chociaż w sumie... A niech będą te zioła lecznicze, ostatecznie nie mamy żadnego usuwania DOT, więc niechaj będzie. No i zobaczymy. Zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. Miejmy nadzieję, że jak najlepiej z naszym kochanym bossiłem. Ostatecznie mamy Damiana, nie? Więc Damian może bardzo dobrze leczyć. Bo to jego odkupienie, nie odkupienie! Nie odkupienie, tylko nieśmiertelność, tak? Tak, nieśmiertelność bardzo może pomóc. Garstka desperatów, witamy! Witamy, co tutaj dla nas macie? Myślę, że najlepiej, że najbardziej mi przyda to, tak overall. I zobaczmy. Mamy zwiad. Co nam się tutaj odsłoni? Mamy kaplicę bohatera jedną. No, tylko jedna kaplica bohatera to jest. No, aczkolwiek Damiana już skończyliśmy, także zostaną już tylko Alhazred do ukończenia z naszej całej drużyny, więc może lepiej, żeby ich też jakoś zbyt dużo nie było. Dobra. No to w takim razie pokonujemy bossa, później zdarzenie wsparcia, I guess. Kaplica bohatera, nie zdarzenie wsparcia. Potyczka, później kaplica bohatera. Następnie lecimy do kolejnej potyczki. Wejście do otchłani, skrytki i zdarzenie wsparcia, później fortece otchłani. No dobra, nie jest źle. Miejmy nadzieję, że ten boss tutaj nie będzie taki trudny. Wiem, że to jest taki ogromny jakby kraken, natomiast nie mam pojęcia co on robi. Nie mam zielonego pojęcia co on robi, więc to będzie nasza pierwsza walka z tym bossem. Co mogę pokazać wam najgłębsze otchłanie z strachu? Aha, no dobra. On coś tam sobie krzyczy, ale to nie ma znaczenia, chociaż z drugiej strony ma znaczenie, bo już 25% szans na przewagę wroga, no to jednak ma znaczenie, no nie? To jednak ma znaczenie, ale witamy. Święte molo, ale to fajnie wygląda sobie. A sobie screena trzasnę, nie? No. W sensie ja bym się nawet nie spodziewał, że to jest dosłownie walka z bossem. Ja bym się spodziewał, że to jest jakieś zdarzenie wsparcia, nie? Albo oaza. Bo to naprawdę nie wygląda na jakąś walkę z bossem. Tym bardziej, że jest to święte molo, jak sama nazwa brzmi. Kościół zmiany. Niechlubna konstrukcja z gnijącego drewna. Tak, wiadomo. Hejże dalej, oczywiście. No dobra. O, dzięki! Dziękuję za przesunięcie Dispasa na sam przód. Kolego, jesteś martwy. Jesteś martwy, mój drogi kolego. Oj, proszę bardzo. Krytyk za 5, bardzo ładny zresztą. Teraz jeszcze nowonica sztyletów. Także ten już zginie. Okej. Okay. O, zaskakujesz nawet mnie. No, ciekawy, żeby Alhazreda zaskoczyć, to trzeba faktycznie coś zrobić. I proszę bardzo, krytyk za 32. Taki soczysty krytyk. Niestabilna inkubacja, spoko. On już nie żyje, on już jest martwy oficjalnie. Także nie ma problemu. Tutaj co, stresik wszedł. No tak, chłopiec okrętowy, on nie ma żadnej odporności na death blow. Także tego z tyłu teraz zaatakujmy za 8 krytyk, jasny, gwin, tyle krytyków. Jedziemy niezatrzymanie po prostu przed siebie. I to mi się podoba, jak najbardziej. Teraz to otwarcie żył. I guess not. Oho, kolejny doskok awanturnika. I kolejny krytyk, jak to się dzieje, gro? Powiedz mi to, bardzo cię proszę o to. Dobra, teraz masakrujemy oficjalnie. Kontynuujemy wielką masakrację, wielką rzeźnię. Nie wiem, czy wiecie, ale w przeszłości na Flagellanta mówili rzeźnik. Teraz mówią na niego władca rzeźników. Teraz on jest władcą rzeźników, no nie? Dobra, lecimy dalej, kurde, napierdzielamy wszystkich. Pierwszą walkę zaliczyliśmy tak szybko jak... No nie, w sumie nie. Nie mogę czegoś takiego mówić na YouTubie, więc... Może niekoniecznie. No dobra, tutaj co mamy? Tutaj będzie również łatwo, idziemy im wpierdzielić po prostu. I tyle, i my jak piruet za 9. Cofamy się, unik też jest. Mamy tutaj tego sprzedawcę ryb, ale to nie problem. Jest również bossman i ta stara wiedźma. To również nie będzie problem. Miejmy taką nadzieję przynajmniej, że to nie będzie problem. Dobra, doskok awanturnika. Za 3 ładny doskok wszedł. Teraz patroszenie. No na nim patroszenie, szczerze mówiąc, nawet dobrze, bo jak dostanie troszeczkę damage'a, to się nie zezłoszczę. Teraz im wpierdzielamy, ale naprawdę idziemy jak burza. Idziemy jak burza. Ohoho! Jak to jest możliwe? To jest siła większego talizmanu ostrości, no nie? 2 krytyki za 20, nie?
To jest więcej obrażeń niż potrafi zrobić Heineken, więc nieźle jest. Łamacz kadłubów za 17 cofnie? No niestety odparto, niedobrze. Przyciągnięcie pod kilem za 12. Teraz uleczymy obu i po prostu zrobimy masakrę! O! Tylko za 3, to ciekawe. To ciekawe, że tylko za 3. No dobra, w każdym razie... A, no tak, musimy się do przodu poruszyć, żeby użyć nieśmiertelności. Także idziemy do przodu. Teraz co? Klątwa wrażliwości? Czy... I guess klątwa wrażliwości, niech będzie. Znaczy, nie mogłem na nim klątwa wrażliwości, ale to już nie masz takiej różnicy nawet. Teraz tak, na nich jeszcze nie jest źle. O, ale chciałem krytyka, wiecie? Jakby wszedł ten krytyk, to by było bardzo fajnie, ale... Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I tak już raczej tę walkę wygraliśmy. Bo teraz tak, od drzwi napierdziela naprzód. Teraz wszedł krytyk za 8, ładnie. Przydał nam się ten krytyk. On przeciągnięcie pod killem. Spoko, za 12, ale leczymy. Uleczymy to, no spokojnie. Portowiec, łamaczka dubów, oj, chociaż. Ale dobra, teraz w sumie heal wejdzie. Cudowna rekonstrukcja szybka za 11. I uleczymy teraz obu, dobra. Dobra, nieźle. Proszę bardzo, patrzcie na ten value, nie? 32 i 12 łącznie, 50 HP uleczone. I teraz co, nawołnica sztyletów, unik wszedł, ale spodziewałem się tego, szczerze mówiąc. No co, Damian na tyły. Kwaśny deszcz wszedł. O nie, odparto, niedobrze. Niedobrze, że odparto. Jeszcze raz otwarcie żył wchodzi i zabijemy. Chyba, że zrobimy teraz tak. Ale pytanie, kogo ja wolę zabić? Nie, no, on w sumie przeżył, więc zróbmy tak po prostu. Zróbmy tak na samej rundzie, już on będzie martwy, ten gruby kolega. Łamaczka dubów kolejny za 12 tylko, okej. Okej, nie jest źle. Jak najbardziej nie jest źle i... Tym dobimy. No już jest martwy tak naprawdę. Hazard go dobija, jak nie to... Damian już z pewnością. No i proszę bardzo. Łatwiutko pokonani. Teraz, no co, idziemy dalej. Oko Wałęsaka. Plus 10% obrażeń za punkt stresu. Minus 10% zapewnionego leczenia za punkt stresu. Otrzymuje za krytyk umiejętność krępujące cienie. Aha, dobra, to jest okultysty przedmiot. Znaczy no, bibelot. Oprócz tego, co śpiewnik motywujących utworów. Wystrugana szpilu, początek który, jeśli krwawienie, dodatkowa akcja. O, fajne. I co to jest? Do usług. Plus 100% zadawanego efektu krwawienia, plus 100% otrzymywanego efektu krwawienia. O! No, to brzmi naprawdę ciekawie, to trofeum. Natomiast my w sumie nie zadajemy żadnego krwawienia, więc nie robi tam to zbyt dużej różnicy. I o kurde! Trzeba ich przekonać, że ich koszmarny bóg jest śmiertelny zdecydowanie. Co to jest? Co to jest? Jasny gwint! Co to za bydle? 155 HP. Nie no, że w sensie, aż przerażające, nie? To jest dosłownie przerażające to, co ja tutaj widzę. No dobra, napierdzielamy go w takim razie. W takim razie jest oficjalnie napierdzielany w tym momencie. No dobra, po prostu atakujemy, Zobaczmy, co tutaj potrafi nasz kolega. Czekajcie, czy my chcemy tak, czy my chcemy... Nie, chcemy tak. Myk! Krytyk za 14, bardzo ładny krytyczek. Teraz mamy również ripostę, więc jak będziemy miał jakiś AOE, to tego pożałuję, dobra. No tylko to możemy zrobić, chyba że... Nie, w sumie odrzucenie śmierci, żeby też tam troszeczkę poleczyć. Damage otrzymamy, oczy cyklonu, spoko. Ze wgłębiń, omiata cię złowrogi, wzrok lewiat... Ano? Okej. Jest to jakaś rączka. Cofająca się fa... Co się stało w tym momencie? Czy on zabił właśnie... Damiana? Halo? Halo, dlaczego zabijeś Damiana? Możesz mi to powiedzieć? Bardzo cię proszę? Bardzo cię proszę, kolego. Dlaczego zabijeś Damiana? Zgniatanie? No spoko. Przyciągnął. Ale odrzim może napierdzielać dalej z strzałek zatrutych. Riposta jest. Widzicie? To jest właśnie siła riposty. Zgniatanie kolejne. Przyciąga jeszcze raz. O, dobra. Teraz odpycha. Teraz odpycha. No dobra. Anyway. Odporność na zarazę na ciebie niech będzie. Lepsze to niż nic. No, w sumie teraz będzie wzmocnienie, więc użyjmy. Za 7 też weszło. Zastanawiam się, co się stanie, jak rozwalimy tę rękę, no bo na pewno Damiana nie zabił, nie? Tego jestem pewien, bo on, no nie, no na 100% nie może tak po prostu zanhitować postaci. Zresztą będę gra o tym powiedziała, że Damian nie żyje. Więc coś tutaj musi być na rzeczy ewidentnie, nie? Coś tutaj musi być na rzeczy, nie wiem, zabijmy. I, a faktycznie pojawił się Damian. Ale to już było, szczerze mówiąc, w poprzedniej części gry motyw z Syreną i z... Nie tyle co z Syreną, co nawet bardziej z Wiedźmą, że po prostu ona porywała i zamykała do garnca. Zresztą to było też w dodatku na krwawego dworu. Niedobrze. O nie, Alhazard, przeżyj to.
Leczysz? O! Uleczył się! Uleczył się. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ultra dobrze wręcz. Nie wiem. Na siebie jeszcze proszki neutralizujące i ulecz się za zero. Ajajaj. Na szczęście nie ma krwawienia, nie? Tyle dobrego. Oddech morza. Okej, nie zadaje obrażeń, natomiast wrażliwość i oślepienie weszło. Oczy cyklonu. Okej, krytyk za 16 wszedł, natomiast riposta również. Nie wiem, co to robi. Omiata cię złowrogi wzrok lewiatana. Czyli że co, że po prostu jestem w dupie, tak? No nie wiem, nie wiem, czy to tak do końca jestem w dupie, bo szczerze mówiąc, no niby mamy duży problem, żeby wiecie, żeby sobie to jakoś poradzić, ale w tym momencie 16 kill i... Dobra, OG teraz, co? Nikt zbytnio nie krwawi, więc jeszcze myślę, że zatrute strzałki, albo to może taki absent, może takie, nie, wiecie co? Stracimy w ten sposób oślepienie. Możemy jakiś taki granat zarodnikowy rzucić. Jest niewrażliwy na ogłuszenie i na przesunięcie. No spoko. Natomiast w tym momencie kill. Nieśmiertelność weszła. I przy okazji relacje również. Poszły do przodu z głębin. Okej, okay. I znowu rączkę. Aha, czyli ta, czy on będzie po prostu jakiś czas tę rączkę przyzywać. I ona będzie po prostu pochłaniać, tak? Ale cofająca się fala. Porwał go znowu. Ale w tym momencie myślę, że... No nie zbankitowaliśmy, ale za chwilę już będzie tak się jak dead, nie? Anyway będzie już martwy. No tak, teraz jest pytanie. Ja myślę, że zrobię tak. Wszedł krytyk, no niestety nie zabił, ale ona zginie. Dobra, ona teraz już zginie od DOT. I z tego co widzę, Alhazard ma piromanię teraz, więc będziemy mógł całkiem dużo obrażeń zadać. Zbierając się fal jasny, Gwint, przestań takie obrażenia zadawać. Kolego, ty mój, bardzo cię proszę przestań. O, krytyk za 9 i do tego 5 podpalenie przez 5 tur. Jasny Gwint, ale będzie teraz damage, nie? Ale teraz damage będzie wchodzić. No dobra, OG użyje absyntu, tak coś myślę. No i co, otwarcie, albo myślę, że celowanie nawet bardziej nam by się przydało. Bo w tym momencie całkiem duży damage zadamy z ripost. Dobra, OG użyje absyntu. Mamy od czegoś ten absynt, więc go użyjemy, żeby się uleczyć. Ostatecznie od czegoś on nie jest, nie? Oczy cyklonu, krytyk za 11, krytyk za... No i po prostu za 7 obrażeń. Natomiast teraz co? Leczonko za 3. No dobra, niechaj już będzie. No dobra, wydaje mi się, że to wygramy. Szczerze mówiąc, jeśli miałbym mieć 4, to wydaje mi się, że to wygramy. Bo on już jest mocno zmasakrowany, natomiast nasi ludzie są wciąż jednak całkiem solidnie. Tutaj całkiem solidnie się trzymają. Także cofająca się fala, dobra, porwie go. Natomiast my w tym momencie... No właśnie, zastanawiam czy już go po prostu nie atakować, ale myślę, że nie, po prostu krytyk za 9 teraz wchodzi. No i jeśli by się udało, jak... Nie, nawet jeśli będzie krytyk, to nic nie zdziała tutaj w tym wypadku. Dlatego się zastanawiam, usunąć DOT z Dismasa, ostatecznie nie ma co. Myślę, że najlepiej po prostu będzie tego lewiatana napierdzielać już. I on powinien go wypluć, naszego kochanego Damiana, za chwilę. To był bardzo kiepski krytyk. Na szczęście, no możemy sobie pozwolić na kilka zawałów. Czy no ataków serca, zwał jak zwał. Bo nie jest jeszcze tak źle. Zgniatanie rączką. Spoko. Riposta za 5. Na szczęście 1 HP zostało. Ale jeszcze raz zgniatanie. Jeszcze raz zgniatanie weszło i odrzucił. Pytanie, czy on zginie. Zbierające fale... Oj, niedobrze. W tym momencie już prawie każdy jest martwy. Prawie każdy już jest martwy w tym momencie, nie? No. Załamanie weszło. Potrzebujemy teraz, w tym momencie... W tym momencie potrzebujemy... Damiana. Tak, Damian musi w tym momencie wrócić. Bo jeśli nie... To będzie dupa, to będzie naprawdę moc... Nie, to będzie ultra dupa. Patrzcie jeszcze... No dobra, uleczmy za 5. Cholera! Dlaczego nie możesz uleczyć? Dlaczego nie możesz dobrze uleczyć, nie? 2 do 3. Masz lecznicza na ciebie. I zastanawiam się. Myślę, że teraz zdrada. Będzie przy okazji pancerz na Dismasa. Okej, toksyczność uleczy się. Jest, uleczył się. Tutaj musimy naprawdę już się zastanowić nad tym, co robimy, widzowie. Widzę, naprawdę musimy się zastanowić nad tym, co robimy. Alhazard też jest podawany trupie. Nie zachwiani! Jest! Alhazard, kocham cię! Alhazard w tym momencie uratował nam grę, nie? W tym momencie. Bo teraz patrzcie. Teraz
już jest Easy Win, mówię wam. W tym momencie mamy Easy Win. Tak, oni mają zawały, natomiast mamy całkiem dobre relacje, no dobra. No, z Olgym nie są jeszcze aż tak dobre, ale zeperujemy to, jeszcze sobie z tym poradzimy. Teraz kombinacja, okej. On już nie żyje, padł, tak. Już ma wrota śmierci. Także teraz tak, oczy cyklonu. Alhazred uleczy. Alhazred uleczy, proszę. Dobra, za 14. Bardzo dobrze. I kurde, co możemy zrobić? Celowanie, niech będzie, celowanie. I w tym momencie jeszcze uleczymy z nieśmiertelności. Okej, okay. Krytyk za 25, to jest bardzo dobry krytyk. To jest bardzo dobry krytyk. Z głębin. Dobra, rączka przychodzi, aczkolwiek już nie zrobi nic. Już w tym momencie nic nie zrobi, już jest bezsilna rączka. Weźmie go najwyżej. I dobra, wzięła go, ale w tym momencie mamy strzał z bliska niby, za 14 krytyk, no dobra. I Odrzyw w tym momencie już dobija. Odrzyw w tym momencie dobija, właśnie w tym momencie. No i proszę bardzo, drodzy widzowie, właśnie tak się wygrywa, nie? Zabij Boża, bossa leża w siedlisku. Tutaj macie potwierdzenie, że pierwszy raz z nim walczyliśmy. O, to była ciężka walka, no. No, to była ultra ciężka walka, muszę przyznać. No myślę, że gdyby nie to, że Damian po prostu tak klaczował, to byśmy tego nie wygrali. Myślę, że też, że jest to jeden z trudniejszych bossów. Tak, znaczy, trudność bossów zależy od tego, jaką macie drużynę, co nie? No, z jednej strony bibliotekarz jest całkiem łatwy, ale z drugiej strony, jeśli masz jakąś drużynę, która, no jednak, nie, masz na przykład jakiegoś Heinekena, który nie może być na tyły, no to wtedy on naprawdę się staje trudny, nie? Więc to nie można po prostu orzec, że któryś boss jest łatwy, a któryś boss jest trudny. Dlatego też trzeba sobie odpowiednio wybrać do naszej drużyny bossa, pamiętajcie. Nie ma co się śpieszyć z bossami, czasami nawet na czwartym regionie po prostu tego bossa warto zaliczyć, żeby też jakoś tym nie stresować. Dobra. Niestety to mu nie nakłada krwawienia, więc to jest problem. Aczkolwiek on najprędzej będzie miał jednak krwawienie, także bierzemy, ty dostaniesz to. No to nam się przyda. No nie przyda nam się to. Oko Wałęsaka. Czekajcie, bo co to jest? Krępujące cienie. No nie zobaczymy, jaka to jest umiejętność, nie, więc to jest problem. No cóż, mówi się trudno. Lecimy dalej, mamy zatopiony monolit. I co? Wybieramy walkę czy walkę? Nie ma różnicy tak naprawdę, co wybierzemy. No niestety, musimy podreperować zdecydowanie relacje pomiędzy Dismasem a Odrzym, bo w tym momencie one są po prostu, nie? One w tym momencie po prostu leżą, więc niedobrze, aczkolwiek no tych też na szybko rozwalimy, bo oni akurat słabi są. Także lecimy, okej, okay, pokonani łatwo. Teraz artyleria szczelności 8 i 12, ładnie, naprawdę ładnie. Hejże dalej, pudło, okej, harpun za 2 nie przyciągnie. O, przyciągnął, no nie, tylko nie tą, dlaczego przyciągnąłeś mój kolego? Dobra, użyjmy granatu zarodnikowego, niewiele zrobił, ale anyway. O kurde, ale oni są odporni na zarazy, nawet nie wiem, jeszcze mówiąc, jak wygląda z tą ich odpornością, ale zobaczmy na szybko. Jak wygląda z tą odpornością? Nie, 30 tylko mają, więc tak standardowo można powiedzieć. Tego rozwalmy, bo to będzie one hit. Teraz tak, tyły rozwalone, przod też. To teraz co zrobimy? Ja myślę, że możemy zrobić tak, że rozciachamy tego, krytyk za 11 wszedł. I teraz tak, ten boss ma atakuje. No, wszyscy teraz atakują. Dobra, ale oni też nie zadają jakichś obrażeń, więc tam nie ma co się o to martwić, że nie? Plus 50% odporność na śmierć na jedną gospodę. Ładnie, okej, okay. Kolejny krytyk za 11. No i Damian już go w tym momencie wykończy. Proszę bardzo. Elegancko, no i wygraliśmy. Słuchajcie, moi drodzy, jestem naprawdę z nas zadowolony. Udało nam się skonstruować naprawdę z inną drużynę, wiecie. Te trzy postacie, one mają bardzo mało HP, ale po środku stoi ten flagelant, ten Damian, który po prostu wszystko tankuje i wszystkich leczy, on jest niezniszczalny. On jest dosłownie niezniszczalny. Tam ja. To jest piękne po prostu, to mnie zachwyca. Dobra, dałem w sumie, niech sobie weźmie ten ożywiający trunek. On jest bardzo fajnym trinketem. Myk, no i wszyscy już tak naprawdę mają. Tobie możemy ewentualnie jeszcze odnowić maści lecznicze, bo maści lecznicze zawsze są na propsie. Wywalmy opatrunki, bo są do dupy. I co, pyłek radowy też wywalmy. Teraz lecimy do kaplicy bohatera, kontynuujemy historię bohatera, oczywiście. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. No, na początek czeka nas tutaj oczywiście walka. I zobaczmy. Mamy tak jak czterech losowych chopsów, którzy chcą nas wpierdzielić, krótko mówiąc, co nie?
którzy chcą nam, krótko mówiąc, spierdzieć. Celowanko weszło i pewny krytyk razem z nim. Teraz tak, artyleria szczeluści 6 i 7, ładnie jest. Natomiast... podoba mi się to. Podoba mi się to, nie powiem. Teraz Damian jeszcze zabije tego, ale pięknie po prostu. Ale pięknie nam tutaj wychodzi, nie? Ale nam tutaj pięknie wychodzi z tym teamem, dosłownie. To jest jeden z lepszych teamów, muszę go sobie gdzieś zapisać. Bo naprawdę bardzo dobrze mu wychodzi. Ja muszę to przyznać. No, zdrady co prawda nie użyłem praktycznie w ogóle, ale mówi się trudno tak naprawdę. No, zdrada to jest bardzo dobra umiejętność. Znaczy, to nie jest bardzo dobra umiejętność, ale jest solidna. Jest solidna, natomiast ona jest bardzo sytuacyjna, nie? Ale czasami się przydaje oczywiście. Czasami się przydaje, żeby wiecie, też tę wrażliwość nałożyć. Czekajcie, odrzucenie śmierci, no nic nie zrobię, tak naprawdę nie uleczy nic, więc lepiej po prostu już dobić. A zresztą Odzi ma też tam 18 HP jej zostało, więc nie jest źle, nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Natomiast teraz tak, mały poszukiwacz serc, nawet nie będę go brać, bo nieprzydatny jest, jest kompletnie nieprzydatny. No i co, jedziemy dalej ku kaplicy bohatera. Zobaczymy, co nas tutaj tam czeka, odblokujemy kolejny chapter Alhazreda i przekonamy się. Co dalej, patrzcie. Patrzcie, kurde, ostatnio się coś dziwnie baguje, nie? Już jesteśmy niby na tej kaplicy, a patrzcie, jak daleko jeszcze musimy jechać. Nie wiem, może to już było w grze przez jakiś czas, ale w sensie było też, że dłużej by nie było. Dobra, tutaj mamy Damiana, to dopiero początek. Odrzuje jego rozpacz, to posiadło się w wielu komnatach. Wyrzuciłem klucz do niej. Dismasa, moje życie znów należy do mnie, jeśli to ma w ogóle jakieś znaczenie. Oraz Alhazreda, ta piramida zmieniła wszystko. Oczywiście weźmiemy Alhazreda. I zobaczmy. Rozdział drugi. Drzwi na pustyni. He found himself in a vast expanse of windswept dunes. Ahead, the stone spires of a pyramidal temple called down jagged bolts from a rolling, angry sky. Undaunted, he crossed the threshold of the towering aperture. Settled himself upon the central dais and prepared for the coming sacrifice. No dobra, czyli nagle z dupy pojawił się na pustyni i chciał coś tam poświęcić. O, co mamy? Krępujący cień, 3 do 6 obrażeń, 10% krytyka na siebie naprzód o 1. W sensie niezbyt to fajna umiejętność jest. A zobaczmy, to z krępującymi cieniami to oko. Powiem tak, po 10% obrażeń otrzymuje za krytyk umiejętności krępujące się. Nie, no w sensie, czy jest takie dobre? Prawdę. Powiedzcie mi, czy jest takie dobre? Nie wiem, zobacz mu ulepszoną. 50% szansy na tę siłę. No to się jeszcze by mogło jakoś przeciąć, ale czy jest też taka dobra umiejętność, szczerze mówiąc? No zobaczmy, to też zadaje 36 obrażeń, nie? Więc jest takie cięcie ofiarne, tylko z poruszeniem się do przodu. Nie, może odblokujemy jeszcze jakieś inne umiejętności, które by powodowały, że był bardzo dobry na przodzie, a raczej takie się strafią, więc wtedy zobaczymy. Uwaga! Na tej drodze czeka niebezpieczeństwo! Oczywiście, że czeka. Czemu miałoby nie czekać? Drogi antenacie, powiedz mi to, dlaczego miałoby nie czekać na tej drodze? Dobra, dzień dobry! Witamy! Witamy, co tam u was, przyjemniaczki? Idziemy rozwalić kolejnych losowych czopców, jak prawdziwi profesjonaliści. I po krótkiej walce już tak naprawdę wygraliśmy. Artyleria szczeluści leci szybka i no tam krytyk ripostal to już nie ma tak naprawdę znaczenia. Teraz dobijemy tego tutaj. Elegancko krytyk za 12. I Audrey analogicznie. O, jednak nie dobija tego tutaj, ale w następnym będzie już martwy anyway. No tam jeszcze ukończy, ale tak naprawdę co to za różnica, skoro w tym momencie ulega destrukcji. A nie, jednak jeszcze nie ulega destrukcji. Natomiast w tym momencie ulega destrukcji. Proszę bardzo, krytyk za 8 wszedł dodatkowo. No i jedziemy dalej, moi drodzy. Zobaczymy, co nas dalej czeka. Przede wszystkim większa wilcza krew. Audrey, dla ciebie będzie specjalnie większa wilcza krew. Bo... No tak, no najlepiej będzie, jak jej damy tę wilczą krew. Także proszę bardzo, oczywiście gówno widzę, bo coś mi zasłania. I jedziemy dalej. Zadziwiający zegar słoneczny, czy jest sens komuś to? Nie, no oni mają full HP tak czy siak. Więc nie ma sensu. Zatopiony monolit, no nie ma różnicy. Nie ma różnicy, co tutaj weźmiemy. Nie wiem, weźmy tak. I walczymy. Zobaczmy, czy jest tutaj coś wartego naszej uwagi? No,
niby tak, no niby tak, niech będzie. Stoczmy z nimi batalię. I co, w Krainie Cienia? Zobaczmy, czy ścieżka bohatera cokolwiek dawała za... Nie, nic nie dawała za Krainę Cienia, także myślę, że lepszy będzie po prostu piruet. Okej, jest piruecik. Teraz... Doskok awanturnika za 5. Chociaż on teraz może dostać całkiem poważny damage. Dobra, harpun jeszcze wszedł, więc nieźle. Natomiast teraz tak, wszystkie ręce na pokład. Ale buścik wszedł, jasny gwint. Cóż to za boost, gro, jasny gwint. Bardzo mocny boost, muszę przyznać. Dobra. Kwaśny deszcz, dwa uniki weszły, ale spodziewałem się tego. Teraz z drogi i proszę. Ale słaba ta riposta. Ale w sumie trafił, pomimo uniku plus dobre, nieważne. Jednak bardzo dobra ta riposta była. W kogo napierdzielamy? W ciebie napierdzielamy po prostu. Lecimy w niego. Wbijamy się. Proszę bardzo. Strzał z daleka. Elegancka penetracja strzałem z bliska. Nie strzał z daleka, tylko strzał z bliska, no właśnie. No i tak, dobra. Teraz krytyk za jeden, no oczywiście klasycznie. Klasycznie krytyk za jeden. Tylko pytanie, czy on nam nie zginie. O właśnie, bo on nam zaraz może zginie. Nie, on jest niezniszczony, zapomniałem. Już zapomniałem, że on jest niezniszczony, nie? 0 do 21 heal. Dajmy 21 heala. Nie będzie. I proszę bardzo, dobijamy elegancko. Przy okazji zadajemy całkiem niezły damage. Ogłuszenie również wchodzi. Więc jest pięknie, jest elegancko. Teraz na tyły również, tam zatrute strzałeczki mu zrobią całkiem wysoki damage. Tak. O, przeżył. Patrzcie na niego, jaki wytrzymały. Jaki kolega jest wytrzymały, ale nie jest tak wytrzymały, żeby wytrzymać artylerię z czeluści. Także kończymy tę walkę. Wygrywamy bez zbytnich ran. Nasza drużyna Heinekena bez Heinekena może wyruszyć dalej. Przekonajmy się, co nas dalej czeka. Dalej czeka nas wejście do otchłani. Także stoczmy z nimi walkę i przekonajmy się, co dla nas będą mieli. Może jakiś fajny trinkecik, trinkecik kultystów potrafią być bardzo mocne. Przekonamy się w każdym razie się tego przekonamy za chwileczkę, już za momencik. No i dobra, wejście do otchłani jest. Rzeczywistość rozpada się na naszych oczach, no tak, oczywiście. No niestety nie podbufujemy sobie, kurde, relacji między Odrzim a Dismasem, więc dupka będzie, ale mówi się trudno, może nie wiem, jakiegoś ultra krytyka walnie Odrzwi albo Dismasy się polubią bardziej. Miejmy taką nadzieję. Dobra, witamy ponownie w fortece otchłani. 1 do 3, no 3 obrażenia, nawet nie jest też tak źle. Natomiast dwóch cherubinów z tyłu, no nie podoba mi się to, nie powiem, nie podoba mi się to. I to bardzo mi się nie podoba, osłabiający wyziew za jeden. W sensie wiecie, to tak naprawdę i tak nic nie robi. Dobra, teraz doskok awanturnika. A dlaczego? Ponieważ zużyjemy całą słabość na samym początku, więc będzie bardzo, bardzo mi... O, krytyk za 24, więc będzie bardzo miło, miałem na myśli. Dobra, teraz ewangeliści, krwawa komunia za 3, spoko. Ewangelista kolejny. A nie, komunia o północy tym razem, spoko. No to myślę, że na początek po prostu zbijemy im blok. Jest zbity bloczek. Do tego z szacunku siła weszła. No to teraz co? Cherubin, osłabiający wyjdzie, wchodzi, ale nie trafił, za to riposta jest. Teraz klątwa wrażliwości, tak coś myślę. Albo wiecie co, mam lepszy pomysł. Klątwa wrażliwości na niego. O, odpartą, to w takim razie celowanie wejdzie. W takim razie wejdzie teraz celowanie, także będzie pewny krytyk. I dobra, jest celowanko, przy okazji unik również. A w sumie mieliśmy pewnego krytyka, no nie zauważyłem, przepraszam was, nie zauważyłem po prostu, no. No nie zauważyłem, no. No tak już bywa. Z tego jednego losowego tokena nie zauważyłem, ale zdarza się, no przecież, no przecież się każdemu zdarza, no nie. Teraz tak. Myk. Zatrute strzałki. Jeśli walnie krytyka za 33 w tym momencie, nie walnie, ale już spadnie do zera przynajmniej. Już przynajmniej spadnie do... Nie spadnie do zera, niestety. A nie, spadnie do zera. Proszę. Jest! Nie żyje, co prawda. Nie wiem, czemu się tak cieszę, skoro on by tak nic nie zrobił naszej drużynie, bo jest niezniszczalna nasza drużyna. Ale kij z tym tak naprawdę. Więź krwi za 1. I od razu, proszę bardzo, krytyk riposta za 12. Pięknie po prostu. Po prostu pięknie. I jedziemy dalej, mroczny impuls, straszliwy szlet, kij z tym tak naprawdę, kij z tymi trinkecikami, jedziemy naprzód,
Idziemy po prostu przed siebie, co nie? Żeby pokonać naszych przeciwników, którzy na nas czekają w oddali. Okej, okej. No i już możemy jechać dalej. No te mroczne impulsy. No, jakaś ta ochrona przed żarem, którą możemy walić. Poszukiwacz serc. Na co nam to? Do usług. No musimy mieć to trofeum, ale nie zamierzam go zakładać. Założymy go na czwartym regionie. No, po czwartym regionie, żeby móc się dostać do bossa. I tak. Myślę, że już będziemy powoli kończyć ten odcinek. Jeszcze załatwimy oczywiście do końca do gospody. I w gospodzie już zakończymy ten odcinek. Jak widać, już 40 minut praktycznie minęło tego odcinka, więc coraz dłuższe są te regiony. Ale to głównie dlatego, że po prostu walczymy przez większość tego czasu. Może to prezent ode mnie dla ciebie? A może to zawsze było twoje? No nie wiem, zobaczmy. Może wcale tego tutaj nie ma. No, to jest tutaj piecyk! Ha, jest piecyk! Bardzo mi się to podoba. Trafiając, otrzymuję albo drwiny, albo dwie drwiny. Ładnie. Jabłuszka i ser, woskowy inokulant, sakiewka ługu oraz zarodniki muchomora zielonkawego. Okej. Okay. Oprócz tego 12 reliktów oraz nieskażony rozgwiazdy. Natomiast my jedziemy dalej. Tylko musimy jeszcze coś walić. Nie możemy już nic udźwignąć. Tak, tak. Co walamy? Hojny haust, wywalamy. Nie przyda nam się. Oprócz czego to też wywalamy. Te wszystkie sztylety czy ostrza też niepotrzebne nam są, dobra. Specyficzne ostrze to tylko dla Heinekena jest, to nie? Tylko dla Heinekena syndrom. Mamy 112 świecidełek. Jasne, musimy to wydać zdecydowanie. Musimy to zdecydowanie wydać. Nie wiem skąd tyle uzbieraliśmy, skoro dopiero co wydaliśmy, mieliśmy 20, gdy rozpoczynaliśmy tę lokację, ale niech będzie. Dobra, nienawiść siączy, natomiast my teraz jedziemy do kolejnego zdarzenia wsparcia i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Uwaga, garstka desperatów, no przez sumie to wiedziałem, że tutaj będzie garstka desperatów. Natomiast przedmiot gospody, jedzenie, przedmiot gospody, może akurat jakiś whisky. Eliksir z wilczej jagody, okej, to jest akurat całkiem fajny kompres. To jest, myślę, jeden z niewielu kompresów, które faktycznie się przydają. W sensie nie to, że one się nie przydają, tylko jeden z niewielu, które warto kupić. Nawet czasami, chociaż i tak warto, jednak lepsze jest kupić sobie, nie wiem, jakiegoś whiskacza, bo whiskacz daje wam buffa do końca gry, natomiast to daje wam na tylko jeden region. No i oczywiście, jeśli wam kiepsko idzie, jeśli macie problemy z pokonaniem przeciwników, no to wtedy zawsze warto to wziąć. Aczkolwiek, jeśli nie macie problemu, to właśnie lepiej zainwestować w takie whisky. A nawet jeśli wam to troszkę zostało i nie możecie już kupić niczego innego, no to warto po prostu przeoszczędzić, bo może akurat trafić na jakieś urpiecierze, gdzie będzie można coś fajnego kupić za te relikty. No dobra, w tym momencie absynt. Z tego co widzę, mam tutaj diakona. Na początek rozwalimy im tył, oczywiście. Ten team tak się składa, jest bardzo dobry, bo zarówno przody może bardzo, bardzo skutecznie rozwalić, jak i tyły. Bo Alhazred tam tyły naprawdę dobrze rozwala, natomiast cała reszta się skupia na przedzie i po prostu masakruje, co nie? Po prostu masakruje. On z tego co widzę, od dystansowych obrażeń najwięcej obrażeń otrzymuje. Więc niech będzie, więź krwi. Okej, riposta za 6. Uwielbienie dostał, ołtarz obsesji teraz wchodzi również. Natomiast my w tym momencie rozdupimy tego tam przyjemniaka z tyłu. Klątwa wrażliwości, nie opłaca się klątwy wrażliwości. Artyleria szeluścik za 14, bardzo ładnie, oprócz czego krytyk za 6 również wszedł. Ciężar światów, no riposta za 5. Ładnie, ładnie jest. No i teraz co? Teraz kwaśny deszczek na tyły również, kombinacja za 3 jest. Jest pięknie, jest po prostu eleganciaro. Myślę, że celowanko wejdzie i spróbuję przyciągnąć diakona. Myślę, że to jest niegłupi pomysł, wręcz myślę, że to jest bardzo mądry pomysł. Kactwo kości po raz kolejny. No, myślę, że po prostu przyciągniemy diakona, tak coś myślę. Tak coś myślę, że po prostu go przyciągniemy w tym momencie i jakoś sobie z tym poradzimy, co nie? Dobra. Nie mogę ucisku demona? Dlaczego nie mogę ucisku demona? O nie! Drwina, naprawdę! Naprawdę drwina, jasny, no nie wierzę w to po prostu. Jeszcze kurde odporność. Czyli nic ci będzie z tego krytyka. Okej, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Tego się ani trochę nie spodziewałem, że będzie krytyk za 19 riposta. W takim razie szki tak naprawdę z tym point blank shotem po prostu napierdzielamy dalej za 2. Spoko. No i co? No i teraz Dismas zaczyna. Z 19. Krytyk dobicie, proszę. Odzi dobi. Dobij go teraz, on, no nie ma, jest pewny kill. Dobra, krytyk za 11. Teraz ołtarz, no ołtarz już też jest martwy tak naprawdę. No, oprócz tego, że stresik nałoży.
No, niedobrze, ale zmniejszymy stracie w gospodzie, więc nie będzie jeszcze aż tak źle. Egoistyczne pobudki. To jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre. Weźmiemy to i damy nie możemy tego dać Alhazredowi. Może komuś innemu, nie wiem, jakiś Dismasik. On ma prawdziwą entropię. No każdy coś ma tak naprawdę. Dismasowi ta prawdziwa entropia by się naprawdę przydała. Zastanowimy się nad tym, oczywiście rozważymy wszystkie za i przeciw. I zobaczymy, jak to będzie. Dobra, okowając tak obwalamy. No zaraz użyjemy taką presję, więc pędzimy do gospody w tym momencie. W tym momencie pędzimy prosto do gospody. Każde towarzystwo jest lepsze od twojego, gnido. Dlaczego? Przecież ty masz do niego szacunek chyba. Tak, przecież ona ma do niego szacunek. To czemu mówisz, że jest gnidą? Halo, nie podoba mi się to. Powinnaś go szanować, bo masz do niego szacunek, co nie? Więc dlaczego nazywasz go teraz gnidą? Nie wiem, może po prostu się lubią i dlatego się wyzywają. Możliwe. O, mamy relaksujące kadziwo. No to ładnie, zmniejszymy strecik. Mam oczywiście ten buffik za dodatkowy przedmiot gospody przy dotarciu do gospody. Natomiast w tym miejscu się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to byłbym bardzo miło, gdybyście dali łapkę w górę. Oraz jeśli podobają wam się moje filmy, to gdybyście zostawili subskrypcję, również byłoby bardzo, bardzo miło. Ale ja się będę z wami żegnać. Życzę miłego dnia i pa, pa!